wróciliśmy do pomnika więźniów obozu Sztutow. Chcę wam jeszcze pokazać most zwodzony na rzece Elbląg, ale przedtem warto wspomnieć pokolenie, które nie miało takiej wolności jak pokolenie po 1945 roku i ginęło i pracowało w obozach koncentracyjnych. Cześć im pamięci. Dojeżdżamy do Nowakowa. Dojechaliśmy do mostu zwodzonego na rzece Elbląg. Rzeka Elbląg łączy miasto Elbląg, jak widać z oddali, z Zatoką Elbląską i dalej z Zalewem Wiślanym.
podjeżdżamy jeszcze do trasy 503, która łączy Elbląg z Fromborkiem. Pojedziemy jeszcze kawałek trasą 503, jest bardzo malownicza. Tu jedzie kolejka w sezonie. Jedziemy trasą 503. Trasa 503 jest trasą bardzo malowniczą. Prowadzi wzdłuż zalewu Wiślanego. Elbląga, jak widać, do Fromborka. Przez tak malownicze miejscowości malownicze miejscowości wzdłuż trasy 503. Jagodno. Lasy i wzgórza ciągnące się po prawej stronie trasy to Wysoczyzna Elbląska. A po lewej stronie trasy, tak jak już mówiłem, Zalew Wiślany. Jechaliśmy na teren gminy Tolkmicko. Zalewu tu nie widzimy, bo brzegi zalewu są gęsto zarosłe. Popatrzmy więc na kamionek.
można zobaczyć z daleka zalew i ślad. Z tej właśnie góry przed wjazdem do Suchacza można zobaczyć zalew. Przepiękny widok. Po drugiej stronie Zalewu Wiślanego z oddali Krynica Morska, Jastarnia. W Suchaczu objedziemy rondo i wracamy. Dalszą tą trasę pokazałem w filmie z Suchacza do wzgórza w Tolkmicku. O, może jeszcze w Suchaczu podjedziemy nad Zalew Wiślany. Suchacz Zamek, ta stacja właśnie przy tej malowniczej kolejce. A tu nasz przepiękny Zalew Wiślany. Strefa Natura 2000. Po drugiej stronie zalewu też przepiękne myślowości. Ale ja wolę nawet te miejscowości po tej stronie ze względu na to, że chyba są mniej zagęszczane przez turystów i przez to zachowały swój naturalny wygląd. To wracamy z Suchacza. Wyjeżdżam.